Michał Sakar-Sakowski, witaj w ogóle, co tu robisz na konferencji Fame MMA? Witam, przyjechaliśmy z młotem Tora, przyjechaliśmy z bokserem i będziemy weryfikować, kto jest godny i kto mocno wali w gruchę. Kto mocno wali gruchę? To przy młodzieży trochę dziwnie to brzmi. Gorzej brzmi niż wygląda, będzie dobrze, obiecuję. Będzie fajnie. Pierwszy raz jesteś na tej imprezie? Na konferencji tak, jesteśmy pierwszy raz, ale każdą oglądaliśmy online, także wiemy, co jest grane. Mam nadzieję, że uda nam się ją trochę jeszcze ozdobić. Macie tu jakiś zaplanowany występ, czy raczej na spontanie, żeście tutaj wpadli? Plan jest taki, żeby weryfikować zawodników właśnie w tych dwóch, powiedzmy, bojach, a poza tym to oczywiście spontan, jak to u nas. Młodzież garnie się do takich sportów siłowych, kulturystyki, podkreślania siły, bo raczej dzisiaj to kojarzy się z takimi cherubinkami jak, za przeproszeniem, Kruszwil. No na szczęście jest coraz większe zainteresowanie, chociażby dzięki Fame MMA też ten sport się rozwija w Polsce, także i kulturystyka i fitness też na tym korzysta, także i nasza branża rośnie. Także fajnie, że to właśnie tak się przeplata i na pewno widzę coraz większe zainteresowanie właśnie tym. W walce wieczoru jedna z postaci sportów siłowych, można powiedzieć, bestia. Znany ci, coś możesz powiedzieć? No kojarzę, nie znam osobiście, ale oczywiście kojarzę z branży, no i jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać w ringu, nie? Tak jak to było z Pudzianem Burnejka też jeszcze przecież z takich większych osób walczyli, no także... Akop Szos, tak? O, Akop, no ale Akop jest trochę mniejszy w porównaniu do nich, także no będzie to widowisko na pewno, nie mogę się doczekać. Powiedz mi, stworzyliście niezły kanał na YouTubie, promujecie teoretycznie no, nie tylko zdrowy styl życia, ale przede wszystkim te właśnie sporty siłowe. Czemu akurat Fame MMA? Jeździcie na wszystkie gale? Chłopaki, w sensie chłopaki, przepraszam, włodarze, bo na ty jesteśmy oczywiście, ale no zaprosili nas generalnie już na pierwszą galę, później zaprosili nas na loże, także już występujemy w roli takich komentatorów bardzo luźnych z kanapy, no i lecimy dalej. Dzisiaj właśnie też mamy nową funkcję w czasie tych przerw, będziemy te testy robić. No i tak to się ciągnie i rozwija, jak widać. Ty bardziej zawodowo do tego podchodzisz, czy bardziej tak chciałeś zobaczyć tutaj, masz jakichś swoich faworytów? Jedno i drugie, na pewno, a jeśli chodzi o faworytów, to Wojtka Gole, po prostu będę w pierwszym rzędzie, nie? Wyskoczę z loży i będę siedział w pierwszym rzędzie, żeby to zobaczyć. Nie mogę się doczekać. Wojtek jest po przegranej. Trudny kawałek chleba w tej chwili go czeka. No i mam nadzieję, że się odbije i zrobi ogień. Ty myślisz, że to ma sens, takie rankingi, ktoś wygrał, ktoś przegrał? Jak to mówią, mój ziomo coś wygrał, mój ziomo coś przegrał, modnie, żeby tutaj pewne rzeczy podkreślić. Czy to raczej jest taki element dobrej zabawy, a przy okazji trochę sportu, bo parę osób się wzięło do roboty i nagle odkryło w sobie duszę zawodnika? Myślę, że wszystko zależy od danej osoby, nie? Na pewno w sportach walki jest to istotne, no bo ci zawodnicy zawsze są weryfikowani na podstawie tych bilansów, a tutaj no to na pewno niektórzy dla fanu bardziej, niektórzy bardziej na poważnie, także tak jak mówię, na pewno zależy od osoby. Wy swoje produkcje, swoje jakby przesłanie kierujecie do tych najmłodszych, do średniej grupy, czy do wszystkich ogólnie, nawet tych starszych? Mamy ogólnie 8 kanałów. Nasz główny jest, powiedzmy, celowany w takie 18-30, czyli osoby, które zaczynają, ale też tacy średnio zaawansowani, ale mamy też bardziej rozrywkowy kanał, mamy też swoje prywatne kanały, gdzie dosłownie dla takich początkujących, nawet poniżej 18 nagrywamy, także myślę, że łapiemy każdy target i staramy się to w jedną wielką sportową Polskę, jak to my mówimy, przemienić. Z którą grupą się najlepiej współpracuje, z którą najgorzej? Ta młodzież faktycznie jest taka oporna, jak tu wszyscy lubią często narzekać na młodzież? Nasza nie jest, bo ci, co nas oglądają, to są kocury i no i będziemy najsilniejszym polskim, najsilniejszym krajem na świecie, tylko dajcie nam jeszcze z 10 lat, bo dopiero zaczynamy, nie? No właśnie, wy zaczynacie, a tak nie kusi was, żeby tutaj coś zrobić, wyjść, tak jak mówisz, będziesz siedział w pierwszym rzędzie, nie odzywa się taka dusza wojownika, a może Wojtek Gola akurat zaproponuje, słuchaj stary, spróbuj sam. Ja na pewno się nie zgodzę, bo za bardzo się boję, od razu się przyznaję, nie udaję tutaj Herosa, ale wiem... Wiesz, strach można przełamać, to jest na to setka technik na pewno, medytacje, tego typu rzeczy.
Na pewno. Wolę strach przełamywać w każdym razie na siłowni, ale wiem, że chłopaki są tacy, pomyślimy, więc na pewno któryś w końcu się zdecyduje. Kwestia czasu. Co cię najbardziej ujmuje na takich konferencjach? Bo trzeba przyznać, że czasami konferencje przebijają nawet gale same. Dzieje się dużo. Dzisiaj też chyba trochę zaskoczeń będzie. No, zobaczymy. Moja ulubiona rzecz, która się stała i zawsze ją wspominam, to jak bokser dostaje w głowę, także zobaczymy, czym dzisiaj dostanie. No i ogólnie interakcja zawodników super, nie? Także fajnie w końcu to zobaczyć na żywo. Wszyscy mówią, że troszkę jakby Fame MMA się wygładziło, ucywilizowało. Zawodnicy już wiedzą, że może nie należy za mocno przeginać z tą agresją, bo potem jest to źle odbierane, albo nie można tego niestety potwierdzić później w oktagonie. No, też to widzę, też właśnie to tak widzę, że to coraz bardziej profesjonalnie wygląda, no i zobaczymy dzisiaj, czy pasa będzie pociągnięta, spodziewam się, że właśnie tak. Jest was czterech w zespole, o ile się nie mylę, takim tak głównym. Kto taki, jakie role w ogóle pełnisz? Ty jaką rolę pełnisz? To jest tak, że razem siadacie w poniedziałek i narada, jak w korporacji, a potem ruszamy do ataku? Powiem tak, spotkania mamy każdego dnia, bo prowadzimy już dosyć sporą firmę, ale tak typowo, jeśli chodzi o to, co działamy w internecie, to rzeczywiście w poniedziałek mamy spotkanie wideo, czy tam filmowe, i tam ustalamy wszystko. Jak miałbym tak zakreślić, to Owca jest takim frontmanem, showmanem. Ja się bardziej zajmuję przekazywaniem wiedzy. Robur to jest taki czysty trening, czysta siła. A Pączek jest taką naszą głową całego biznesu. Także jest to fajny podział, bo każdy ma świadomą, taką mocną swoją rolę. Jakieś eliminacje pomiędzy wami, kto, albo losowanie, kto wyjdzie w końcu do walki na Fame MMA? Myślę, że między Roburem a Owcą, także nie wiem, jak oni to tam rozegrają, ale jestem pewien, że któryś z nich wyjdzie. No to trzymam kciuki, żeby się udało, żeby ktoś w imieniu zespołu wystąpił, no bo czterech facetów, ktoś się musi w końcu umieć tam bić. Na pewno potrafią, widziałem, jak walą chociażby właśnie w tego boksera, także byłoby fajnie. Będzie widowisko, jak się zdecydują. A Młottora czemu? Młottora, bo jesteśmy wielkimi fanami ogólnie Valhalla. Fanami superbohaterów, także udało nam się stworzyć takie coś. Pączek znalazł gościa, który tworzy właśnie takie niesamowite rzeczy, no i mamy jeden do jednego odtworzony młot i stwierdziliśmy, że będzie to idealna rzecz, żeby posprawdzać, kto tutaj jest superbohaterem, nie? Przed walką. Rozumiem. Michał, oglądamy dalej konferencję, miło było Cię zobaczyć, dziękuję bardzo za wywiad i co? Czekamy na występ. Dziękuję bardzo. Dziękuję.